Gdy byłam jeszcze w drugiej klasie gimnazjum, do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele z jednego z klubów karate Kyokushin. Pokaz robił wrażenie, jest to przecież jedna z lepszych sztuk walki. Od razu odrzuciłam pomysł o dołączeniu do zajęć, lecz po 2-3 miesiącach poszłam na jeden z treningów, aby zrobić kilka zdjęć. Instruktorka, która prowadziła zajęcia, Maria, wydawała mi się na pierwszy rzut oka bardzo wymagającą osobą. Szybko jednak okazało się, że tak nie jest. Po tygodniu zajęć w ferie zostałam na dłużej w klubie, a Maria okazała się wspaniałym motywatorem, trenerem i jeszcze lepszym człowiekiem. Będziemy wierzyć naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o znaczeniu pokory. Na treningi karate zaczęłam chodzić mniej więcej jak miałam 10 lat. Sam namówił mnie na to kolega, który przyszedł na 2 treningi i potem zrezygnował. A u mnie to tak już się ciągnie 20 lat. Raczej samo zaparcie i pasja. Wiadomo, potem z czasem przyszły osoby, do których chciałam jakby dążyć, żeby być na ich poziomie. Ale jako samo karate, sama chęć chodzenia na treningi, po prostu tak mi się to spodobało od pierwszych zajęć, że generalnie nie chciałam w ogóle z tego rezygnować. Ten sezon był dla mnie bardzo ciekawy i bardzo mocno emocjonujący odnośnie z zawodu, bo w kwietniu startowałam na Mistrzostwach Świata w Tokio i to był już mój trzeci start na Mistrzostwach Świata, jednak w tym roku udało mi się stanąć na podium. Był to ogromny sukces dla mnie, dlatego że ostatni raz chyba medal kobiet w Polsce był 6 lat temu z Mistrzostw Świata. Generalnie jestem 5. kobietą, której udało się przywieźć medal Mistrzostw Świata do Polski. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić formę na te zawody, bo wygrałam walki z dziewczynami, z którymi wcześniej przegrywałam jakby na macie Mistrzostw Europy. Jeszcze jedna nie jest w moim zasięgu. Znaczy myślę, że już jest w moim zasięgu, ale jeszcze trochę muszę popracować, żeby z nią wygrać. I z nią przegrałam i dało mi to 3. miejsce na Mistrzostwach Świata Kobiet. 3 tygodnie później wystartowałam na Mistrzostwach Europy w Lyonie we Francji. Doszłam aż do finału i w finale znowu przegrałam z tą samą dziewczyną co w Japonii, z Rosjanką. Także myślę, że jak na razie w świecie karate w kategorii ciężkiej kobiet jesteśmy tylko my dwie, które możemy ze sobą rywalizować, także cieszę się, że udało mi się zajść tak wysoko, a następny mój cel to jest pokonać tą dziewczynę. W lutym otworzyłam swój własny klub. Stwierdziłam, że już tak wysoko zaszłam i też działam jako instruktor, jako trener tutaj u nas w okolicy, także stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będzie otworzyć swój własny klub. I otworzyłam Akademię Karate Yokozuna w Mokini i w Kosowie Lackim. Energię to daje ci to, jak robisz w życiu to, co kochasz po prostu. Wtedy masz energię. Zawsze chciałam iść przez życie czymś, co mnie w jakiś sposób pociąga i daje mi jakiegoś kopa i dlatego wybrałam ten sport i mi się wydaje, że po prostu dzięki temu mam tyle energii do tego wszystkiego, bo bardzo to lubię. To, że jestem wzorem dla innych, ogólnie to tak o tym nie myślę i w ogóle do mnie to nie dochodzi, chociaż bardzo często widzę to gdzieś teraz na przykład na zawodach, na Mistrzostwach Europy, jak ludzie podchodzą do mnie i pytają się, czy mogą sobie zrobić ze mną zdjęcie i w ogóle jakieś nawet nie dzieci, starsi i mówią, że jestem dla nich wzorem. No oczywiście jest to jeszcze bardziej dla mnie, jeszcze większego kopa do pracy mi daje i bardzo buduje. Praca w szkole uczy mnie wiele. Pracując z młodzieżą w szkole, widać, że są różne dzieci, przeróżne, czy dzieci to już nie dzieci, tylko młodzież. Ale mam nadzieję, że chociaż w niektórych, w jakimś stopniu nie przekonałam, że ta aktywność fizyczna jest w życiu ważna, bo bez tego to naprawdę człowiek... Może nawet nie aktywność fizyczna, tylko mieć jakąś pasję w życiu, bo nie mieć pasji w życiu to chyba w ogóle jest takie bardzo słabe, bardzo... To jest, jakakolwiek by nie była, to jest coś, co prowadzi cię przez życie, co pomaga ci czasami zapomnieć o jakichś różnych trudach dnia codziennego i w ogóle.
Myślę, że każdy człowiek powinien mieć pasję, bo jak człowiek nie ma pasji, to jest takie przykre. Karate, myślę, że taki najlepszy wiek to jest 5-6 lat, jak dziecko zaczyna chodzić do przedszkola. Najgorzej, jak się zaczyna tak w wieku, myślę, 16-17 lat. To jest taki ciężki wiek, gdzie zwłaszcza jak się wcześniej nic nie robiło, no to tak dwa lata trzeba poświęcić, żeby takiego człowieka jakikolwiek przygotować motorycznie w ogóle do takiego wysiłku fizycznego. Najmniejsze dzieci właśnie mam 5-6 lat, bo prowadzę też karate w przedszkolu. No i kończąc na takich już dorosłych, bo najstarszą grupę to mam taką właśnie, że chodzą już pełnoletni. No, generalnie najfajniej się pracuje chyba w sumie to ze wszystkimi. Od każdej grupy dzieci można się czegoś nauczyć. W przedszkolu uczę się chyba w ogóle, jak się pracuje z dziećmi, bo każde dziecko jest inne od drugiego i to jest po prostu ciągła nauka chyba dla wszystkich, nie tylko dla mnie, ale nawet dla tych pań, które z tymi dzieciaczkami tam siedzą. Fajną grupę mam właśnie w Kosowie Lackim, takich dzieci między 8 a 10 roku życia. Są takie cudowne dzieci, takie zawzięte, z takim zapałem. Jak wchodzę do nich na zajęcia, to w ogóle nie chcę tych zajęć kończyć, bo aż widać taką chęć i taki zapał u tych dzieci, naprawdę super. W Małkini mam już dzieciaki, które chodzą długo, mam z 5 lat na zajęcia, 4-5 lat. No to już zaczynają powolutku gdzieś tam jeździć, jakieś swoje pierwsze sukcesy na arenach międzynarodowych zaczynają odnosić na zawodach, także też już zaczynam być dumną panią trenera, nie tylko zawodniczką. Muszę w końcu kogoś wychować na swoje zastępstwo, bo już nie mam siły, ile będę startować.